Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w kolejnym odcinku z gry pod tytułem Starbound. Minimalnie trochę ogarnąłem na statku, zrobiłem kowadło oraz wykułem sobie pancerz, raczej przynajmniej na pierśnik. Paddle Chest Guard, plus 25% do ataku, 12 do pancerza, znaczy 12,5, plus 5 do energii oraz plus 5 do maksymalnego życia. Więc przynajmniej coś się zacznie ruszać. Trochę mi się zgliczowało, widzę, że mam jednocześnie chyba... A nie, myślałem, że mam jednocześnie w łapach manipulator materii i miecz. Dobra, chyba teraz dopiero zauważyłem, że ten miecz jest właśnie zrobiony z manipulatora materii. Jeśli się przyjrzycie. Kurde. Znaczy przynajmniej z czegoś podobnego do manipulatora. Nie, to jest chyba manipulator przerobiony. Tak. Okej. Okay. Ale tak. Manipulator. Upgrade. O, Paint Mode, okej, okay, brzmi ciekawie. Wire Mode. Zwiększanie zasięgu. Szybkość kopania, w to też będziemy na pewno inwestowali, to sporo. I zasięg, dobra. Tu mamy pierdółki, tu mamy pole, tu mamy zasięg, tu mamy moc kopania. Dobra, get it. I is need food. Jestem przejedzony. Tak, full belly. Okej, okay. Beam down, momencik, flagę mam. Tak, flaga jest. Jak już tutaj przeczytaliście, to automatycznie teleportuje nas ze statku do flagi, więc naprawdę powoli zaoszczędzić sporo roboty i sporo łażenia. Więc teraz idziemy do teleportera, czyli do tamtego portalu. Rany, cały czas liczę na jakąś broń palną. Czy proszę o tak wiele? O, mebel. Cafeteria table. Kolejny pomysł na budynek? Właśnie, w tej grze można robić własne wioski, w którym osiedlają się różne NPC, można robić ochroniarzy i tak dalej. O, mały zielony słoń. No, nie, nie zabiję go, bo nie. Bemen! No nie. Znowu chwasty. Sio, sio, au. Hop, hop. Właśnie, chcę się upewnić, czy wypadnie z tego... czy wypadną z tego pnącza, czy wypadną tylko kwiaty? Wypada plant fiber, okej. Okay. To może, że coś mi się machnęło. Albo już wszystko zużyłem. Ale tak czy siak musimy trochę tego minimalnie pokopać. Jak z tym hajsem? Jest spoko. Bo póki co oszczędzam, ewentualnie jak będę jakieś na CP, nie, to no kupuję sobie żarcia. I trzeba będzie kupić w cholerę paliwa. Więc cóż. Czap, 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 czap. Ale przede wszystkim liczę na... dwie pierduki do ekwipunku. Primo, na jakąś auć, broń krótką. Jakiś pistolet jednoręczny, ewentualnie pistolet maszynowy, au. A druga rzecz, na którą bardzo liczę, to tarcza. Dwa przynajmniej na początku cholernie przydatne przedmioty, jak nie mamy dobrego pancerza i dobrej broni głównej. Dobra, wyminąć, ahahaha, I'm a bit fucked. Au. Medkit. Doktor. It will work. I have no idea. Dobra, ten przyjazny. He's good. Dobra, nie potrzebuję zużycia tego medkita, ale już trudno. Marchewka. Chleb marchewkowy i marchewkowy sok. Wpadł do schematów. He's good. Plus chyba tak, mamy nasiona marchewki. Wiesz, kiedyś trzeba będzie znaleźć jakąś małą, fajną planetkę i sobie wystrugać jakieś małe poletko. Albo po prostu być sobą jak w prawdziwym życiu i chodzić do sklepu. Też jest opcja. Tak, akurat... auć. To, że mamy własne uprawy, to nam pozwoli sporo hajsu zaoszczędzić, ale teoretycznie jeśli się nie chcemy bawić w kapitana rolnika, no to... tak, i bloki odporne na kopanie. Jeśli się nie chcemy bawić w rolnika, to zawsze możemy po prostu iść do sklepu w tej grze. Znaczy, prawie zawsze.
Uae. Nieznana lokacja, teleport. Swing. Oczywiście zapomniałem włączyć stopera, bosko Diego. Bosko. Czy coś jeszcze będzie? Dobra, tutaj też nie możemy kopać. I też nie chce się spierdzielić na kraniec świata. Tak, raczej. Praktycznie w tym momencie jesteśmy na jednej wielkiej asteroidzie, raczej asteroidzie. W satelicie danej planety, jeśli można tak określić. Tak, brzmi lepiej. Satelita planety. Naturalna satelita, o. Żeby nie było. Oh my god, CPN! Chcę czekoladę. Proszę, czekolada. Za 600 pogięło was. Myślę, że mam sporo pieniążków. Tak samo jak pierwsza wypłata u rany, ale mam pieniążków. Nakupuję dużo głupot. Powinien kupić dużo głupot, a później to nie było dużo pieniążków. Fuck. Dobra, dajmy na jakiś neutralny. Pierdół. I tutaj możemy też ze wszystkim porozmawiać. Niektórzy będą dali questy i tak dalej. Bird. Serio? Terra Mar zamknięty? Co się dzieje z tym światem? O, okej, okay. Tego dołu tam nie było. Sklep z teleporterami też zamknięty. Outpost. New bookmark. Outpost. Akceptuj. Dobra, że mamy bookmarka. To też zamknięte. A naprawa pojazdów. Autochip. A naprawa pojazdów, więc. Znajdź. Znaczy, najpierw zrobimy rzecz według questu. Znajdź źródło tajemniczej wiadomości. Piesek wrócił. Myślałem, że już go nie ma tutaj. O. Oh. Latarek. Aha, teraz to skombinowali w jedno. Tak, i tu właśnie mamy te macki, które między innymi zniszczyły Ziemię. Tak, jestem protektorem. Dobra, może to brzmi tak creepy, dlatego że akurat mamy zainstalowaną Shodan, ale. Thank you.
Czyli teoretycznie na to wyjaśniło poniekąd fabułę, że dawno temu była, tak jak mówiłem właśnie przedtem o tych, o gliczach, że zostali stworzeni przez starożytną rasę, właśnie między innymi z tego co pamiętam, ci kultywatorzy, którzy, o których była mowa, czyli ta pradawna rasa, między innymi ich stworzyła z tego co kojarzę, ale i walczyli z tak zwaną ruiną, czyli z tym czymś, co zniszczyło ziemię. I teoretycznie kultywatorzy się poświęcili, ale teoretycznie ruina niestety powróciła. I teraz musimy... Znaczy tak. Dar kultywatorów został rozdzielony pomiędzy 6 wybranych ras. W tym, znaczy, czyli te, które są właśnie w Starboundzie do wyboru. I teoretycznie, żeby zrobić, znaczy stworzyć klucz, teraz muszą się zjednoczyć. Więc pewnie będziemy musieli zebrać jeszcze 5 różnych patałachów, raczej 4, bo pani profesor na pewno będzie chciał iść przez portal. I zniszczyć ruiny od środka praktycznie, raz na zawsze. Okej. Powiem szczerze, że odkąd się ta fabuła zaczęła rozwijać w Starboundzie, no to mi się to cholernie podobało. Przytem to miejsce było pustką. Wchodziło, czyli teleportowało się do wielkiej jaskini, były te wrota i tak dalej, ale nic się tu nie dało zrobić, więc... Da-dam, dam... Reward Bug. The Wanderer. Akceptować questa. Okej. The ship in good working order. Musimy zagrać do pingwina w shipyard, znaczy w doku. Aha, to jeszcze nam radar pokazuje. Okej, przyjemnie. Good is good. Wiem, że dopiero teraz to zauważyłem, ale... No. Teoretycznie na początku z tymi kryształami się domyślałem, jak to raczej domyślałem. Już to kilka razy przechodziłem, tylko nie w ten nowy sposób, że praktycznie mieliśmy niestety wszystko podane na tacy. A dokąd jest ten teleport? Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Statek, outpost i arka. Na arce jesteśmy. Okej, czyli będziemy mogli korzystać z różnych teleportów bez pieprzenia się i łażenia z lewo na prawo. Jest dobrze. Przydałby się jakiś chip, raczej wszczepy. I can repair that ship, but it's gonna take 20 Arcus Crystal. You better get yourself over the Arcus mining facility. I've sent the location coordinated to your ship sail. Yar. Okej, musimy się dostać do kompleksu. Rana, my nie mamy żadnej tarczy ani nic. Jeśli to będzie ten quest, no to bez tarczy wolałbym tam nie iść. Też dostawaliśmy te torby z nagrodami teoretycznie. Aha. Reward bag. Deckard! Mamy wszczepy. Ale zjedziemy sobie jeszcze co tutaj jest. Czy nie dookoła. A, interaktywność Starbounda. Zawsze była świetna. Dobra, gramy w CS-a? Nie. Tylko smile. Nie umiesz się bawić. Jej. O! Oh. Tego też przytomnił. Coming soon! The Lost Teddy. My little deeper lost his teddy bear. Aha, to już wiem dlaczego mogliśmy w ekwipunku, znaczy w craftingu robić misia. Nie ma mnie. Greetings! Opening soon! Sklep meblowy. Mhm.
Tutaj możemy robić praktycznie własne tabliczki z designem. Chcę tą czapkę. Od razu mówię, tą czapkę teoretycznie można dostać bez problemu, więc... 10 sztabek. Okej, od razu mu damy. Reward. Manipulation model. To nie jest jakiś mega potrzebny quest, ale... Aż tak nie jest zachowany test before. I'm ready! Idziemy na tor przeszkód. Będziemy testowali chip z Dashem. Rany, jesteśmy w, że tak powiem, training facility i mówi do nas Shodan. To jest too creepy. Aha. It's good. A, tutaj dalej nic nie ma. Fuck. Dobra, to już mamy. Fuck. Okej, okay, a dobra, to otwiera tylko to. Szpoko. Następne. Kurde, naprawdę fajnie zrobili, że tak u... Blastery kryogeniczne, o snap. Nie chcę być lodem na patyku. Au. Fuck this shit. Dobra, jeszcze raz pyk. Aha, mam was. A, to już mogę zacząć od nowa. Okej, okay, tutaj mamy licznik czasu. I taką elektronikę też będziemy mogli robić sami w Starboundzie. Okej, okay, z głowy. Z głowy. Aż nie! Ło. That was freaking close. Putty Spencer. Doctor, it will work. Use. It's offline. 10 sztabek srebra. Head tech, body tech. To wymaga 8, okej. A dostaliśmy tylko jeden, ale dostajemy właśnie dash od pani profesor. A teraz schemat teoretycznie już przerobili nawet na rasę, którą gramy. Okej, okay, naprawdę fajnie. Wow. Air dash, sprint, blink dash. Pamiętam, że przez jakiś czas, znaczy kiedyś pojazdy były właśnie też w formie ulepszeń. Tego typu. Dobra, bierzemy latarkę. No. Więcej śmieci. Aha. Soggy paper. Kim ty jesteś? Ej, ja cię nie znam. Nie znam cię jako rasy. Myślałem, że to tylko te standardy, raczej starbondowe typowo. Easy break. Mój poker. Kellner, 2 whiskies. Dreadwing. Quest for this. Nie wiem. Deathwing nie jest łatwym przeciwnikiem. Easy break. Dlaczego to jest tak ukryte? Znaczy ukryte w cudzysłowie. I tak wszyscy tutaj łażą. Tego dlaczego zrobisz z tego zwykły ściek? A dobra, pewnie prowizorka po prostu. Jest automat z grom? O,
Nie ma. Dobra, się trochę rozejrzymy. Albo w sumie już polecimy tam na tą planetę. Nie ma co. Zrobimy questa. Mam nadzieję, że w tym odcinku, ale w sumie już mamy teraz około też 19 minut, więc... Czyli oczywiście włączyłem stoper po czasie, ale... Dobra, chodźmy do teleporta, przygotujmy się. Oczywiście miejsce zaczniemy w odcinku następnym. Więc jeśli wam się podobało, dajcie w górę, dajcie suba, raczej dajcie w górę, tak. O rany, nagrywanie jest się lekko podniebione. Dobra, nie narzekam. Więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będę bardzo wdzięczny. A póki co, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. See you later, alligator.